Szczęść Boże, witajcie w pierwszy dzień lipca. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu. A potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. A wtedy anioł Pana zawołał do niego, na niego z nieba i rzekł: Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Dzisiaj w tym fragmencie z Księgi Rodzaju mamy opis ofiary Abrahama. Niewyobrażalna ofiara. Ofiara z syna. Nie z kogoś obcego, nie z kogoś, kto nie ma dla mnie znaczenia, nie z czegoś, ale z syna, ukochanego syna. Co jest niesamowitego w tym wydarzeniu? To, że Bóg nie spełnia moich pragnień, ale spełnia swoje obietnice. Pomyśl, co ty cennego czy wartościowego byłbyś w stanie poświęcić dla Boga? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.